Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, jak chcesz wygrać skiny, zostaw oczywiście suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem, oczywiście komentarzyk z hasłem konkursowym, które w trakcie filmu będzie podane, więc oglądaj do końca. No i oczywiście jak są pełnoletnim jesteś, użyj kodu CROXY na CSGO skinie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony guziczek i wpiszesz oczywiście kodzik CROXY przez 2x, 10% więcej do każdej wpłaty i oczywiście skrzyneczka na start za free. No tutaj się zanosi, że pierwsza bitewka będzie wygrana, więc bardzo sympatycznie jak najbardziej tutaj pęga spływa na nasze konto. Sprzedajemy sobie, a oczywiście osoby, które z kodem CROXY wpłacają, mają szansę wygrać takie 3 piękne skiny. Do trafienia jeszcze oczywiście został Good Knife, rękawiczki i taki Vive Swing za minimalne doładowanie, więc zapraszam serdecznie. Im większa oczywiście wpłata, tym większa szansa na wygraną. Jak uda ci się wygrać, to od razu takie powiadomienie z takim prezentem oczywiście dostajesz. 6700, tyle nam jeszcze zostało. No jest to sumka, z której jak najbardziej możemy jeszcze coś ciekawego tutaj ugotować, więc ja bym sobie tutaj ugotował tą skrzynkę Radiation i wrzucił za 3000 takich skrzynek 5. Bierzemy oczywiście bitewkę, zobaczmy jak nam pójdzie. Wrzucamy bota i samu. No i zobaczmy, nie musiałem nawet wrzucać bota i samu i się pizgamy tutaj z jakimś rzutkiem, więc zobaczmy. Mamy MP5 w pierwszym otwarciu. No taki dosyć przeciętny tutaj drop jak na ten, no właśnie, jakie skiny są tutaj do trafienia. A do trafienia jest naprawdę dużo ładnych skinów. No między innymi tutaj Flip Knife Emerald za 15 koła. No ale póki co niestety mocno na dziurę. Liczymy oczywiście na Bayonetta M9. Ale mój przeciwnik, no póki co, no kasuje mnie mocno, tak? No kasuje mnie mocno, nie będę tutaj, że tak powiem, od tego uciekał. No niestety, te Shadow Dodgery na nic się zdały. 3700, tyle jeszcze mamy, ale widziałem w ogóle, że zostało wprowadzone coś nowego i jest to oczywiście zbrojownia, więc tutaj sobie, dajmy na to, otworzyłbym tutaj te przywieszki, tak to się chyba nazywa. Więc weźmy sobie 3 na raz, weźmy tryb Joker i wtedy możemy na rapid otworzyć? Nie możemy, no dobra. 117 zł za 3 takie skrzynki, no i nie dostajemy nic ciekawego. Na każdy item prawie 6%, więc dużo tutaj tego, znaczy no trochę tego jest, tak? Ale no póki co nie dostajemy żadnego tutaj nawet czerwonego itemu, co mi się bardzo nie podoba. No jest pierwszy czerwony, 140 zł, jest kolejny za 218, teraz wszystko, więc spoko jak najbardziej. Tutaj, no właśnie, mamy jeszcze kolekcję i to jest coś, co na pewno będę chciał sprawdzić. Bo jak włączamy tryb Joker, no to właśnie, na tego skrzynię 234 zł, a tutaj do trafienia mamy emeczkę Fate, więc ja bym tutaj sobie spróbował tą emeczkę Fate trafić, no było blisko, no już myślałem, że dokręci się do niej, ale no niestety, nie tym razem. Jeszcze mamy, wiesz co, ja bym może to wrzucił na battle, bo tak troszkę tutaj mnie odkleiło. No i spróbujmy trafić tak naprawdę tą MK Fate, tylko teraz właśnie, jaka to była, nie wiem czy to była Graphic Design Collection, czy ta kolekcja, no to jest Overpassa, więc na pewno nie, chyba to jest ta, tak mi się wydaje, 212 zł, więc sobie wrzucamy troszkę takich oczywiście skrzynek, dokładnie 4, no i zobaczmy, jak ta bitwa oczywiście nam pójdzie, MK Fate, naprawdę śliczna MK, mam nadzieję, że ją, tutaj uda nam się ją dostać, jest tu też Abupat Smyk, ej, czy to jest na pewno ta skrzynka? Czy coś tu się zajebałem w akcji? Szczerze teraz, szczerze totalnie nie wiem, ale jeśli chodzi o hasło konkursowe, to napisz stary, jaki item ci się najbardziej podoba pośród właśnie tych trzech kolekcji, które zostały wprowadzone, czyli tam jest ten Kałach, ten z Overpassa, jest ta MK Fake, jest ta Awopat Smyk i coś chyba jeszcze, ale nie pamiętam. No i tutaj AUK jeszcze spada i samo za 339 zł.